Będę twoim pomocnikiem. Radia. Dokładnie. Musimy znaleźć jakiś radio. Halo, halo. Podobno tutaj ten jesteśmy. Zaczynamy kolejny odcinek. Przepraszam, że tak z dupy. Ale będzie. Które wymagają klucza. A, faktycznie. Drzwi, które wymagają klucza. Co znajdźmy ten klucz. Pokażcie mi klucz. Panie policjancie, ty szukasz klucza. Bardzo dobrze. Mm. Obawiam się, że klucz jest ja tak jestem panem policjantem nadal? Tak, panie policjancie. Ja będę jestem niuchał razem z piesełem. Wyglądasz jesteś bardziej też, na strażnika jesteś miejskiego. Jesteś strasznie ale... głośny, planie. Tak się. No, co? Co? Się, co? Nic dobra, nie zmieniałem. Ej, dobra, ja cię po prostu ściszę. Słuchajcie, klucz powinien być w domu, a tam jest dom, zatem chodźmy do domu. Mam pomysł, Mandzio, proponuję pójść po prostu solo rozwiązać tą crew zagadkę. Takie są zasady. Pójdziemy po prostu, rozwiążemy tą zagadkę i nie powiemy im, gdzie jest klucz. Bardzo dobry ale faktycznie jest w domu ten klucz, bo tam się świecił. Dobra. A jest, rzeczywiście, no. Jest, jest. Wejdziemy niezauważeni do środka, zabierzemy klucz i się wygramy. O, tutaj, zobacz, tutaj. Ale to tutaj. Nieważne, chodzi o klucz. A, okay. O, tutaj. Nie, to jest raczej jakiś generator do włączenia radia, czy coś takiego. Może generator jest kluczem? O kurde! Easy. No i włączone. O, włączone i wszystko padło. Chyba jednak włączyliśmy. A da się włączyć prąd? Nie, nie da się. Jak nie włączyłeś, to się nie da włączyć. Dobra, może i włączyliśmy prąd, ale no kto by przypuszczał, że to się wyłącza prąd? No nie, na przykład... Tu jeszcze jest. Tutaj to również są zamknięte drzwi. O. Ale tu coś jest. O, wow! Aha! I co to jest? A jakieś pierdoła. Nie. Poczekajcie. Ile tu broni wylatuje w ogóle? What the hell? No, jest ukrytych tych broni. Dobra, nie wiadomo. Nie wiadomo, o co chodzi do końca z tym radiem, ale jedno jest pewne. Gdzieś w domu jest klucz. W domu gdzieś jest klucz podobno. Ej, tu jest jeszcze coś do rozwalania, patrzcie chłopaki. A nie, jednak nie. Nie, tu jest, o co zasłyszycie się? Tutaj! What? Od razu było widać. Ooo! I znowu nic. Uuu, ale jakie fajne rzeczy. Odsuńcie się! A, jest. O kurde, tu bardzo dobre rzeczy są, bym wręcz powiedział. Tak. Dobra, dobrze, że nikt z nas nie jest dresu, ponieważ dobra. Się już... Dobrze, prawda. Nie? Jak jesteśmy już trójkę, to tak jak było ustalone na początku, możemy się zgadać i zabić resztę. Dobrze. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Ja myślę, że warto by byłoby tak zrobić. To mówmy na Whisperze, że zabijamy resztę. A, dobra, to tak. Tak jak mówiłem, Alien oprócz Aliena, bo jego nie można akurat. Bo tak, jesteśmy trzema wyginionymi gatunkami, bo jest dinozaur, jest pekiński pieseł i... Diabeł, pykasz, znowu pykasz. O kurde. Ach, cały o, i od razu lepiej! W domku. Totalnie o, nic złego nie planujemy. Dzionek w domku, ale normalny zajebiście, dzień. Normalny. Nic o, nie planujemy tutaj jest złego. Jeszcze skrzynka. Również granaty. Tego się nie da potwierać. Wydaje mi się, że to może być nie w tym domu, wiecie? Nie miał być w domu. Może to może nie ma go jednak w domu. To chyba nie w tym domu jest, dobra, tak. Udajemy, że nic się nigdy nie stało, jakby co, to nie... A, dobra, jak coś, to się nie zgadaliśmy. Normalnie przechadzamy się po podwórku, totalnie nie planując niczego. Ale totalnie ej, a gdzie w ogóle się pojawiła cała reszta? Czy oni w ogóle żyją jeszcze? Właśnie gdzie się nie pojawiła, bo ich nie ma. Jeżeli okaże się, że oni w jakiś sposób głupi zginęli, to trochę to będzie awkward bardzo. Ej, i... naprawdę, ich nigdzie nie ma. Nie, muszą gdzieś być. Wiecie, to jest podejrzane? Że jest tu C8, nie ma C4. Pójdziemy w głąb lasu i ich poszukamy. Wow, tam są kolejne domy! Ta stacja benzynowa wygląda na opuszczoną, sprawdźmy ją. Nasi koledzy zniknęli w dziwnych okolicznościach, musimy to zbadać i odnaleźć ich ciała. A może pokrzyczmy za naszymi kolegami i się spytamy, gdzie są. O, tutaj jest jakaś plama krwi, może tutaj są. Nie! What the f... To ten blazer zrobił! Nie, proszę, nie chcę umierać! Nie róbcie mi tego, wypuśćcie mnie z piwnicy! Nie, pomocy! No, próbujemy rozwalić, ale nie da się, Bladeuszu! Mandzio, powiedz, że to nie ty zamknąłeś. Tlenu. Nie czuję nóg. No próbuję go otworzyć, no nie próbowałbym go otworzyć, ja bym go zamknął. O! Ej, coś wybuchło. Udaje się? Pomocy! Chyba się... O nie, piwnica się pali! Wychodź! Pak. Trzeba go uwolnić, szybko. Wybuchnij to. Oddychaj, będzie łatwiej, wtedy się nie udusisz. Benzyna niosę. Szybko, musicie mnie stąd wypuścić. Czekaj. Nie chcę tu umierać! Dorbastera, połóż szybko! Nie udało się! Nie mam! Skąd mam wijać? Przepraszam. Nie, to był misklik. Halo, potrzebujemy Dorbastera! Nie mogę oddychać! O nie, tutaj schody się zapalają, jak się wchodzi. Cholera jasna, kto to zamontował, te gówniane wejście? Czekaj, bierz, masz beczkę wybuchającą. O cholera, dobra. O nie, co się wydarzyło? O, czas minął, nikt nie zabijał. Serio? Cała reszta żyła? Tak chyba, dobrze się bawiliśmy. A tak, no, znaleźliśmy jakieś kolejne rzeczy. Generator chyba podziemny. Nie wiem, dlaczego...
No. Chyba trzeba radio zwiększyć. Znalazłem. Trzeba zwiększyć dwa razy. Tak, tak. Bo ja nie zdążyłem was zabić. Trzeba zwiększyć czas, nie zdążyłem was zabić. No bo ja wiesz, zamknąłem dla dłużej. Primary objective, use the radio to send distress message. Wiesz co, Mandziu, jak mogę się zamknąć? Okay. No musiałem Bloody to przetestować. Dobra, mam pomysł. Jak wiecie, jak się robi w horrorach, zawsze trzeba się rozdzielić. Dlatego ustawiam... Dobra, chodź sąsiad, sprawdzimy ten budynek do końca. Dobra. Dobrze, to ja, chodź, łamy swój budynek taki ważny bardzo. Stację benzynową. Dobra, ale... O, dobrze, czas najwyższy. Pieseła do obstawy. Dokładnie, chodź. I to magicznego pieseła. Pekiński tutaj. Pieseł bojowy. Ała. Byliśmy tu... O, co to było? Nie, spadłem po prostu. Skąd ty spadłeś niby? Stąd. To niezłe spadanie. Dobra, gdzie to się wychodziło? Tutaj. Tylko uważaj, detektywie. No. Tak. Bo tutaj normalnie jest przejście i tam się brama ostatnio zamknęła za nami. Nie dało się wrócić. O nie. To jest pokój komputerowca. O, tu jest ten. Broń. Ja potrzebuję broni. Rozwalaj skrzynki, tu są skrzynki z bronią. O, pistol mam, dobrze. To już lepiej. Więcej skrzynek z bronią. Uwaga, beczka. Tu jest radio, które nie działa. Trzeba do niego. Trzeba je włączyć. Prąd. Trzeba power zrobić. Ale electric lines trzeba najpierw naprawić. Naprawiliście je wcześniej? Tak. Nie, znaleźliśmy je. Ale nie zdążyłem. Znaczy nie wiedziałem w sumie. Ten generator był, nie? To było gdzieś tutaj się wychodziło. Tędy wychodziliśmy wtedy, dobra. Tak, tędy się wychodziło. Tu jest ta brama. I tutaj właśnie ta brama się zamknęła. Czekajcie, ja przejdę pierwszy. Dobra. No power. Ja mam jakiś włącznik tutaj śmieszny. Nie, nic się nie dzieje. No, wszedł do pilni. Dobra, szukamy tych kabli. Gdzie to było? Dobra. Tutaj... Halo? Ty, a widzisz, leżą tutaj. No. Widzisz? I tutaj jest to przewrócone i nie wiem... A tu są jakieś kable. Czyli tam coś słyszę. Wow! Halo! Pekiński detektyw się odzywa. Gdzie są wszyscy? What the hell? Okej. W takim razie słyszałem jakieś dziwne dźwięki tutaj. Bardzo mi się one nie podobają. Tu jakaś sowa! Przeklęta. Myślisz, że to sumienie? Myślę, że to mogło ugryźć się sumienie. To są, dobra, światła po prostu. Ej, patrzcie, tu jest coś! O! Jałgany, tu jest generator! Wyłącz prąd! Jak? Chyba nie. Uwaga, nie podchodzić pod mój tyłek, bo będę wybuchał. I wyłączyliśmy. O, super. O, dobra, idziemy teraz do tego czekaj, kabla. Czekaj, bo tutaj jest jeszcze... O, właśnie, chciałem amunicję sobie. A, bo nie można, jak jest prąd włączony, nie można electrical kabli dotykać. Teraz już można, bo wyłączyliśmy. Dobra. Piękne. Tomsiad. A tu coś jest, patrzcie, o. Alien, idziemy kable ruszyć. No, patrzcie, co on robi, co nie? I teraz to będzie wybuchać. Ej, no diabeł, możesz nie wybuchać jest tutaj? Nie, nie chcę. Nie. To jest radioaktywnym piesem, co nie? Spokojnie, ja sobie tylko to napiłem się, żeby nie dostawać damage, jak będę skakał. Także spoko. Okej. O, cześć, alien. Wow, alien! Uważaj, alien! Uciekaj! Alien! To w ogóle ten... Chodź, chyba ja nie stąd. Czy ty mnie słyszysz? Tak! Co tam? Słuchaj, nie, pod żadnym pozorem nie ufaj Bladiemu i Mandziowi. Zamknęli mnie w piwnicy. Okej. Jestem małym dzieckiem generalnie. Zamknęli mnie w piwnicy, rozumiesz? Małe dziecko wysłali do piwnicy, stary, samego. Chodź ci pokażę, co w tej piwnicy jest, chodź. Zobaczysz. Tam jest dużo wybuchających rzeczy chyba, wiesz? Poczekaj, muszę ją zlokalizować, bo nie pamiętam, tutaj czy była. Tędy... Nie, chodź. Tu była. Tu jest wejście do piwnicy. Halo? Gdzieś tu był. Ej, find the key to the house. Nie tu. Chodź. Dobra. Było tutaj. Bezczelne chamy po prostu. Aaa, ja pamiętam. Ostatnio tam Mandzio zamknął Bladiego. Ja mu wtedy zaufałem, ale wiem, że nie mogłem mu ufać. Tu mnie jakoś zamknęli. Aha, tu nie ma przycisku. Tutaj i jest taki... Tak. Weź wejdź na tok, bo cię słabo słyszę, jak odchodzisz. Dobrze.
O, zobacz, tu jest w ogóle gaz generator. O, można uruchomić. No to uważaj, wyjdźmy stąd. No, no, nie, nie, to jest wszystko okej, tylko kurde. Mogę cię zaufać, bardzo mnie to cieszy. Zawsze chciałem być pekińskim psem z pekińskim alienem, także. Dobrze, jesteśmy pekińskimi zwierzątkami. Dokładnie. Kurde, trzeba jakoś tutaj wyjaśnić sprawę, bo to się robi naprawdę niebezpieczne. Czekaj, no, mi się wydaje, że oni będą coś kombinować za niedługo. O, pa, brama się otworzyła, widziałeś to? Gdzie, czekaj. Tu. Co to było? Creepy sound. Diabeł? Tak. Robisz? Jestem. Kto to? Diabeł, mam podejrzenia, że albo Mandzio, albo Bloody są zdrajcami. A ja mam podejrzenia, że to są obydwoje. No. To jest taka opcja, bo... Karol. No, no. To jest proste, wystarczy przeskoczyć. A, Poczekaj, chodź tu, chodź, ja ci pomogę. Daj. Stój. Aha, no dawaj. Pomogę ci. Dawaj. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Nice. Dzięki. Siema, sąsiad. Siema. Co tam, ogólnie kurde, co to za pole marihuaniny? Znaczy moje pole, no bo lubię sobie spalić czasami, nie? Lola. A, dobra, ale... dobra, o, drzwi się otworzyły, dobra, chodźcie tędy, szybko. O. Ogólnie jest taka sytuacja, że Mandzio i Vladi chyba są zdrajcami, bo totalnie cały czas kontrolują wejściami. Totalnie są, stary, totalnie są. Ej, patrzcie, no. Naprawili radio i elektryczne linie. O, siema. A gdzie jest radio? Trzeba, dobrodziej. Siema Alien, siema pieseł drugi. Siema Alien! Dzień dobry. Zamknęliście mnie w piwnicy, łatwi, co? Ja nic o tym nie wiem. Podpaliłem. No! Artur przed sąd polowy. Jesteście zaufani moimi. Halo? Pa. Tłumaczy się Vladiemu. Zobacz. Co za strzelanie? Bolki! Mam deski na górze, ale się nie rozwaliły to wcale. To jest kurde! Panie komisariacie! Panie komisariacie! Bo ja mam jakieś podejrzenia, że pieseł podruba i ten, o. Radio zostało uruchomione, T-rex? Zaraz jedzie pociąg. Wydaje mi się... Dobra, będą mieli jakiś... pociąg. O! Jedna minuta, półtorej minuty! Biegnie pociąg! Rozwaliłem radio! Proszę nie... Nie wiem. Proszę nie siać paniki! Chodźcie na pociąg! Gdzie jest pociąg? Szybko! Pociąg ze stacji Wałbrzych. A wy wiecie, gdzie jest? No na stację musimy podbiec! Szybko! Wiecie, gdzie jest stacja? Tak, wiemy, gdzie jest stacja. Okej. Dobra, no tam, gdzie pewnie piwnica. Tu. Prąd wali tutaj. Szybko, biegniemy. Dawać. Biegniemy na pociąg. Za tą bramę znowu. No właśnie. Do kontroli. O nie, za tą bramę. Jestem z pekińskim piesełem, proszę mi tu nie przeszkadzać. Idziemy na... Szybko, na pociąg. Tutaj widzę pociąg. Gdzie? To nie jest pociąg. Ale to jest pociąg do drzew, to nie ten. Spokojnie. To był płot. A z Warsem będzie? Dobra, na stację. Teraz wystarczy tylko poczekać, jak ten pociąg przyjedzie. Wreszcie możemy zobaczyć. Słynna stacja kolejowa w Wałbrzychu. O ile przyjedzie. Dokładnie. To nie jest Wałbrzych. Było napisane, że przyjedzie. Chłopaki, musimy wszyscy... musimy wszyscy razem. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, tyle nie do Wałbrzycha. Nie. Wystarczy. Bardzo ładny śpiew. 10 sekund. 9. Dobra, zaraz będzie. Jak wybuchnie ten... O, jedzie. Pociąg. Dobra. Pociąg. Jak on jedzie szybko? Tu jedzie! Proszę nie popychać detektywa, bo wybuchnę zaraz! Wow! Prawie mnie zabiłeś! No bo mnie wypchnęli! Zabroził mnie ktoś! Co jest? Co? Zabił mnie prawie detektyw! Zdaję kapelusze, tylko ja wsiadam! Ręce do góry! Dobra. Halo! Jestem sparaliżowany! Cicho, nie zabijajcie! Stop, nie zabijajcie! Nie strzelać! Mieliśmy odjechać razem, co to było? Nie, walizki mieliśmy zabrać, jakie walizki? Własnych bagaży! O nie mamy walizek! Walizek nie mamy! No nie! Trudno, nie! O, już mogę! O nie, zamroziłem się! O nie! Panie komisariacie, dlaczego? Dobra, a, bo my dojechaliśmy, ja myślałem, że już odjeżdżamy. Jestem dopiero teraz mogę się ruszyć. Walizki musimy zabrać, poważnie? Naprawdę, walizki. No bo bagaże musimy zabrać. Ja wiem, gdzie jest jedna walizka. Co, wy bez bagaży? Za ścianą tam była.
Normalnie jakiś to, nie? Zaczęli strzelać, nie wiem. No właśnie nie wiem, czemu się zaczęli strzelać, no nie? Mandzio strzelił do mnie, no to zacząłem do niego strzelać, nie? No, a smutno strasznie. Ja się zjem kanapkę, bo zgłodniałem w tym pociągu. I już może ja być dalej. Ja kręcam, miało być tak wesoło. Dobra, dzień, nadal nikt mi nic, mi się wydaje. Właśnie nie wiem. No co, ile nie? Można z tym zabrać? Dobra, zaczekaj chwilę. Muszę to sprawdzić. Gdzie to jest? Strasznie mi się to nie podoba, że generalnie tak się zachowujesz, panie dobrodzieju. I dobra, generalnie, zabieram ich ze sobą. Jedziemy wszyscy, a nie tak. O Jezu. On nie wpadł pod pociąg. To wpadł pod pociąg. Dobra, zaraz to. Alipa się zaklinował między... Ej, dobra, musimy tu po prostu ich poożywiamy i gitara będzie się ma, tylko gdzie oni są? Rozjedzie mnie! Założę się, że nie jeden w mundurze tak mówił kilka lat temu. Ej, no wiesz, Plato, jak ich Boże. To na pewno się nic z tym nie stanie. Oni w ogóle się nie trzymają nie, tego no, pociągu. Kurde. Gdzie jest? Dobra, dobra, czas to zakończyć. Te walizki, kurde. Koniec tego dobrego. Co kurde, walizki mieliśmy walizki szukać. Panie komisariacie, nie strzela się do przypadkowych piesyłów pekińskich. Panie komisariacie. Śmierci. Jeszcze raz, powtarzamy to. Tym razem przy bagaże trzeba no zabrać. Jezu, teraz od nowa, ja pierdzielę. Jeszcze dożyjemy na pewno. To nieważne. No, nie zabrali bagaże i się dziwią, że się nie udało, co nie? Te bagaże, ale trzeba uważać, bo ja wiem, gdzie jest jeden bagaż. Idę po bagaż. Te bagaże są ukryte w... W tych pokojach takich. Za ścianami są ukryte i nie można ich rozwalać, bo my zawsze je rozwalaliśmy. Za ścianami? Tak, tak, tak. Tutaj jest jeden. Dobra, wyłączcie tu prąd przede wszystkim. Pokaż tego bagaża. Tutaj ma pieseł, rozwala, idzie do bagaża, pa. No nie. A, takie kryjówki. Ale to nie jest ten, to są shotguny, to nie jest nie, bagaż. No pa, 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 rozwal to. Tu był bagaż ostatnio, tu była walizka, stary. Dobry. A, to walizka są pokrywane w takim razie. O, masz, to bierzesz go? Git. Tak, dobra, mam swoją walizkę. Zbierzcie 5 bagażów i gitara siema będzie. Słuchajcie, każdy musi znaleźć swoją walizkę. Jak kto nie znajdzie swojej walizki, ten nie odjedzie. Okej. Okay. Ale jest 5 walizków. Bez walizki. No to za... No właśnie, jedna osoba nie będzie miała walizki, ale swoją mam. Zasady. No, ale dobra, znajdę swoją walizkę i będę jeszcze tu szczęśliwy. Dobra, ja swoją walizkę tutaj odkładam, Bloody, poszukać sobie twojej walizki. Tak, musisz z nimi... Ej, ja też chcę, przepraszam bardzo. Chodź, Bloody, szukamy twojej walizki. Chwilę, bo gra mi a kto znajdzie moją? Proszę mi znaleźć, proszę mi pomóc. Dobra, chodź, Bloody, szukamy twojej walizki. Chodź, nie, chodź, chodź, chodź. Ja wiem, gdzie jest twoja walizka. To znaczy, tak, gdzie jest moja walizka? No dobra, no, skoro wiesz, gdzie jest twoja walizka. Diabeł, nie podszywaj się pod Bloody'ego. Nie jestem Bloody, jestem Diabeł. Jesteś bardzo podobny Bloody, pół Bloody. Dobra, no widzisz? A czemu pół? Ja jestem inny pół niż on. O, dobrze. A nie Blady, jestem Bartek. Znalazłem walizkę, moja. O nie. Kurde, znalazł. O, czekaj, 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 o tutaj. Ale w tym, tym wydaje tym mi się, że tutaj będzie. Już. Wydaje mi się, że tutaj wydaje będzie. Mi się, że... A może na polu? Przecież każdy by schował na polu walizkę. A, czekaj. Na piętrze zobacz. Blady, mam dla ciebie walizkę. O, no nie musiałeś go zabijać, teraz ja będzie strasznie smutno. Przepraszam cię, plaga, no. Ale ciebie ożywimy, obiecuję. Czekaj, to ja go wezmę, to go ożywimy. Dobra, weźmy, ale mam dobrze. Walizkę w każdym razie jedną. Dobra, tak. Po prostu chodziło mi o to, że chciałem, Blady, mieć dla ciebie zarezerwowaną walizkę. Ja wiem, przepraszam, plaga, no. Ożywimy cię. Dobra, po prostu teraz... obiecałem mu, ja dotrzymuję słowa. O nie. Dobra, o. Plaga, i nie walizka się. Jest druga. Jeszcze czekaj. Tylko trzy i gitara siema będzie. To znaczy, plaga, popatrz na to z innej strony. Teraz nie musisz koniecznie znaleźć walizki, ponieważ masz zagwarantowany przejazd. Dokładnie, to jest za darmo przejazd. Dobra, jesteś tylko tutaj teraz, z nami, to jest tylko bardzo teraz, ważne. Tylko teraz musimy jeszcze znaleźć trzy walizki czy, dodatkowo. Czekaj, musimy... Diabeł, a ty możesz go ożywić albo ty, Bloody? Nie mogę. Niestety nie. Możesz? Nie. Naprawdę spośród naszej trójki nikt nie jest zdrajcą. Ale to wiesz co, to trochę się nakreśla sytuacja, bo wiemy dokładnie kto jest... Moment, no nie, nie, nie wiemy. No nie, dwa, nie dwa wiemy. Te są. No. Dwa walizki. Chodźmy dalej, chodź zobaczmy. Bo możliwe, że plaga zobaczyć. Był, ale nie chcę go sprawdzić, bo wtedy się... A czekaj, bo na jednym no, jestem. Nie, nie, wtedy nie, się jest. Wydarzy, że po prostu go zabiłem po to, żebyś miał walizkę i wtedy będą nie, musieli, ale coś, że jestem coś tu jest nie tak, bo alien jest ten, nas jest tutaj trójka, ktoś z nas musi być zdrajcą. No. Albo alien jest, chyba że jeżeli plaga był. Może... Sprawdzamy plagę? To alien jest ten. Nie możemy sprawdzić plagi, a bo nie, wtedy będziemy podejrzewać siebie nawzajem, a my jesteśmy to kolegami i nie się, możemy ja, zrobić. Ja już podejrzewam was, ponieważ go sprawdziłem. Ja też sprawdziłem go i niestety ktoś no, z was jest zdrajcą. Dobra, to ja też sprawdzę. Ktoś z was jest zdrajcą. No. To kto no, niego nie no, chce skreślić, przyznacie? No, proszę go żywić. Nie mogę. Diabeł, kupiłeś coś innego i po prostu nie możesz kupić już tego. Nie, no dobra, kupię. Przepraszam. Wiedziałem! Bo kręci, kręci, co nie? Dobra, to jak już wyjaśniliśmy, to chodźmy włączyć te elektryczne cześć, rzeczy, bo cześć, trochę tak. Wow, ale to było miłe, Mandzio, naprawdę. No,
Wow! Ale on wcale nie wymyśliliśmy zabawy, że kto pierwszy znajdzie, ten przeżyje. Ej, dobra, ale, ja dobra, Plaga, ale... Dobra, chodźmy stąd, Piotrek. Ale przeprosił, wszystko okej. Okay. Dobra, ja to sobie zapamiętam, Tyriksie. Ej, nie no, przy... O, tam wie... Jeszcze jednego zamówiłem, więc wiesz, no. Chłopaki, Mandzio jest zdrajcą. Okej, dobra, zdrajcą? Co ty gadasz? O kur... Przestańcie się, łopy. Co jest? Czemu tyle errorów z niego wypadło? Czekaj, podnosimy go, on jest naszym przyjacielem. Poważnie. No ale ja podniosłem już Plagę, to jest bez... No. Dobra, to podnieś go. Ja kurwa, no uciekaj z tym, kurwa! No, bo ktoś... Ja stąd uciekam, pierdziel. Sorry, kurde, się przez po prostu... No. Powiem ci, że spanikowałem trochę. Kurde, Powiem ci, że znowu ciężka akcja była. Sorry, spanikowałem. Spanikowałem, przepraszam. No i drzwi nam wyjebały się. Nie pierwszy raz, wiesz, się kurczę spotyka takie paskudy jak ty. Przepraszam, że jestem szczery. Rozumiem, ale kurwa spójrz w lustro, typie. Dobra, No dobrze. Kurde, no. To kontynuując naszą rozmowę, cyk. Trzeba nowe drzwi zamontować trochę, przypał. Ja też na mogę. Które? Na które założyć? Na które założyć? No już na wszystkie są chyba, nie? Nie, jeszcze tu chyba. Czekaj. To są drzwi? O, są! Muszę się napić. Tak idzie. Okej. Okay. Uwaga, druga. Uważaj, odsuń się. A gdzie jest drugi? Patrz, tutaj jest drugi. Dobra, to podłącz ten. Bo może od tej, może to na które? Stron trzeba wyłączyć. Teraz, może spróbuję na to. Odłączyliśmy i z drugiej strony trzeba. Ej. Trochę przepał, bo zbliżą przez okno. Możesz to podłączyć, ten drugi, ten Wehajster? Tak, a wyłączyliście prąd? No właśnie jest włączony, ale to cały czas jest włączone. Ale wyłączony. Wow. No ale jest włączony właśnie. Ej, to może to jest jakiś drugi jest bezpiecznik jeszcze? Nie. Raz wyłączaliśmy wtedy. Ej, Anem we mnie strzelił przez szybę, ale szyba go zablokowała. No to jedną trochę część możemy podłączyć, a drugą nie? A gdzie jest ta druga? No tutaj jest jedna koło siebie. Mandzio, podłącz tą niewłączoną prądem. Panowie, tu jest jakiś przełącznik, znaleźliśmy. Ej, włączyliście... Nie, włączyli, ale... Nie, tu mam jakiś przełącznik w tym pomieszczeniu. No przełącz. Ale ja nie mogę. Włącz. Chłopaki. O, teraz się podłączyło. What? No dobra. Naprawiliście, no, jest napisane. Ale jestem teraz ranny. Dobra, już działa. Radio. Musisz radio tu wejść. O, dobra. O, blisko. Ty. Już prawie, Mandzio, tu podłączyłeś. Czy to do mnie było? Halo. Halo, co ty tu robisz? Dobra, to nie mogę drzwi otworzić. No i gitara. Dlaczego? Się ma. No zamknięte są. Ale tak... Aha. No serio, nie ma Dorbastera, możesz spróbować. Pa. O. Ty z tej strony nie można tych drzwi otworzyć, zamknąłeś mnie, bolcu. Tak? Tak. Poczekaj, wejdź tam, to ci pokażę. No. Zamknij. Dobra, nic tu nie ma, chodź, idziemy dalej. Co jest, kurwa? No, nie wiem. Może, nie wiem, okej. Okej. To otwarte? Nie, chyba się nie da. Dobra, sprawdźmy to pomieszczenie. Tutaj na bank są walizki, bo pamiętam, że tu są. One są pewnie w tych pomieszczeniach, które się da zamykać, co nie? Czyli, ja wiem, czyli tam prawdopodobnie są. No to miałoby sens, żeby tutaj były. Ej, czemu Alien założyłeś tutaj tego Dorbastera po drugiej stronie? Bo ja nie biorę udziału w waszym planie. Wy chcecie, w walizkach są bomby atomowe, głupole. Kto wam zlecił takie zadanie? Ej, czekaj. Ej, poczekaj. Bloody, słuchaj. Ej, Bloody. Chyba coś znalazłem, patrz na to. Ale tak, Bloody, ja to widziałem, ale Bloody, słuchaj, mam problem jeden. No, jaki? Że diabeł jest zdrajcą i to my to już wiemy, ponieważ ożywił Plagę, co nie? No. Plaga jest niewinny.
I myśleliśmy, że Alien jest detektywem. No kurde, co ty montujesz tu, Dorbastery? Boże, Alien, ale wiesz, co się ostatecznie okazuje? Dobra, no. Lady, czy ty kurwa też jesteś zdrajcą, oszuściem pierdzielony? Nie, ja nie jestem. No, jesteś zdrajcą, nie, oszuka, dobrodzie jest, nie jestem. A, no fakt, jest jeszcze dobry. Chodźcie, panowie, wyjdźcie stamtąd. Tym razem wyjdźcie, tak, jak założyłeś tego, Dorbastery. No wyjdź. No, może nie po prostu tego, może nie, wybuchniesz. A może taką jakoś otworzyć, na przykład tak? Od boku, patrz na to, tak robisz, już, teraz się ma. Widzisz, easy. O kurde, easy. Wiesz co, żeby tak ten. Który to był kabel? Co to za bomba tutaj? Nie, no oni chcą nas pozabijać, plaga, my chcemy zagadkę rozwiązać. Jest nam smutno strasznie. No. Plaga otworzył! No i właśnie o tym mówię, co nie? Bardzo dobrze, bo wasz plan jest głupi. W tych walizkach są bomby atomowe, idioci. Kto wam zlecił tą robotę? Ja cię kręcę, Mandzio, w ogóle chodź. No, strasznie oni są. Chodź radio włączyć na dół. Tylko odsuńmy się, bo bomba wybuchnie zaraz. No, chodźmy stąd. No nic do nich nie dociera. Chodźmy stąd, bo tu bomba jest. Nie, no, żenada, co nie, człowiek chce tutaj włączyć elegancko ten. A takie śmieszki. Nie strzelaj. Nie, no, spoko. Nie, spoko. No idioci, Ja kogoś tym zabiję. Czy gdzieś zajdź, żeby wypierdolić te beczki w powietrze? Ale wiesz co, jest tego, że oni są tacy w cholery nieporadni z tym zabijaniem. Co dobra, chodźmy do tej piwnicy. O! Mandzio, naprawdę... Cholery nieporadni, co jest? Tak? Dobra, idę. Boże, proszę się nie zabijać w końcu. My tu chcemy zagadkę rozwiązać, a wy się zabijacie. Idę do tej piwnicy, bo widzę, że się gdzie nie dam. Dobrodzieja, te jest zabili. Ej! Co to za strzelanie? Kurde. O, cześć, dobrodzieju. Siema. Dobra, proszę nie zabijać. Generator się... To proszę nie zabijać, jak sam zabijasz, kurde, ludzi. Nikogo jeszcze nie zabiłem w tej rundzie. Proszę się uspokoić. Chodźcie. No. Alien, to jest detektywem. Alien, chodź podnieść tutaj kolegów. Dobrodzieju, chodź pokażę ci coś. O, to. Tutaj umarłeś. No. A tutaj umarł plaga. Nie, niestety plaga. Dobrodzie! Mi jest smutno, ale dobra, nie chodź, pokaż ci coś. Tutaj umarłeś. O! Nawet mojego ciała nie. Tak, pociąg jedzie. Czy macie już wszystkie zebrane walizki? Ej! To. Dobra, dzień, tutaj umarłeś. A ty umaralnie! Kurde, uciekaj. Dobra, bierz te walizki. Ale Alien, on zobaczył, że umarłeś. Wychodzimy tak dogłębnie. Muszą tu być. Gdzie są walizki? No jakie walizki? Bagażowe, no przecież bez bagażów nie pojedziesz pociągiem, co nie? Dobrodzieju, masz jakiś kredyt może? Dobra, chodź, wbijamy się, idziemy stąd, dobrodzieju. To weź podnieś Aliena, bo Bolek sprawdził ciebie. Co ty gadasz? No leży tam, mówię, obok twojego trupa. A, no przecież wchodziliście. Jaki to jest Bolek? Co za ludzie, no nie wierzę. No i na defibrylator nie mam kredytu, mogę na czoło przylepić. Masz kredyty, wyrzuć po prostu, masz pewnie ekwipunek zalany. A, no. Dobra, czekaj. Myk. Nie no, nadal nie mam, kurde. Alien. Dobra, lepiej zbierzcie lepiej towar i chodźcie po ten pociąg po prostu. Ja cię kurde. Poplułem się. Co za gada. No nie, no longer in stock, nie mogę. Nie da się już. Alien, paruwo, dobra. Ale mi fajnie sąsiad puka chodź. Tutaj, szybko. Chodź. Ale nic ci nie będzie. O! Jedzie z nami, okej? Okay? Jeszcze ciepły. Tylko gdzie te walizki? Ja już wszyscy nie mam pojęcia. Nie wiem. To jest najdziwniejsza runda na świecie ogólnie. O! Razem z nasze bagaże. O! Pociąg jedzie, Ali. Ile masz bagażu? No tutaj są dwie pary, bo nikt nie szukał oprócz mnie w sumie i Mandzia. No my szukaliśmy, ale nic nie ma. Dobra. Być może ten klucz... Ej, rozwal Dorbasterem tutaj zakluczkowany ten, zakluczkowane drzwi. Czekaj. Rozwal Dorbasterem, zobaczymy czy tam są bagaże. Dobra, powiem tak. Nie mogę postawić. Nie możesz postawić? No. Kurde, trochę przypał. Dobra, zapakujemy to, zobaczymy czy to zadziała. No i co, zapakowałem. To nie są te bagaże, o które wam chodziło? Czyżby gra przewidziała inne bagaże? Może musi stanąć, poczekaj. A, może musi stanąć, dobra. Dobra, tak się nie udało. Dobra, pociągu, zatrzymaj się.
Tak jak będzie z tymi bagażami, tak czy nie? No, niekoniecznie. Dobra, widzimy, że to nie to. Bardzo dziwne. No, bardzo, bardzo. Dobra, to jak już sobie to wszystko wyjaśniliśmy, chyba nic się już nie da zrobić. Jak nie działa. Barany! Niebieski wagon! Wagon! Naprawdę? O nie! No to nic! Dobra, elo, elo! Elo, elo! Trzymajcie się!